Cześć wszystkim Dice i Dungeons. Odcinek 101. Poprzedni odcinek był numer 100. Robiliśmy tam grę błaznę. Dzisiaj 101. Ostatnie podejście w walce z pająkiem. Ostatnie, a później robimy tylko tryby trudne i po prostu robimy do końca te wyzwania, które nam jeszcze tam zostały. I taki jest plan. Witajcie ponownie w Dice i Dungeons. No dobra, w ogóle już nie trzeba tego czytać, bo już to czytaliśmy przy odcinku tym, w którym no, pokonaliśmy Panią Losu po raz pierwszy. Tam to czytaliśmy, więc teraz to już mało nas to interesuje. Raczej to będę tylko skipował. Ostatnia kostka jeszcze dziś została nam do wyboru. W sumie nie pamiętam. Aha, właśnie, błazen został. No tak. Błaznem pokonaliśmy Panią Losu przy pierwszej próbie, nie? Ale teraz robię drugą próbę, bo jakby teraz to... Wtedy to wybrałem pierwszą, w ogóle to była postać, która miała w ogóle Panią Losu pokonać ten pierwszy raz. A później każdym po kolei grałem, nie? Więc błazen ostatni w kolejce został. No to bierzemy naszego błazna. Ostatnia próba, ostatnia walka z Panią Losu. A później to już... Będziemy, tak jak mówiłem, wyzwania robić, które tam jeszcze pozostawały. Jak zrobimy wyzwania, to będzie koniec serii, ewentualnie jakieś się tam finałowe odcinki zrobi, tak jak to było przy sezonie pierwszym. Bo tam robimy jakieś finałowe odcinki, może tutaj też sobie jakieś takie odcineczki zrobimy. Dobra, tak, uda mi się. Teraz moja kolej, żeby zostać bohaterem. No już nim zostałeś. Więc jeszcze raz będziesz mógł sobie ten medalik przybić. Super bohatera. Przyjdę po was, po wszystkich. I po żabę, i po kałamarniczkę, i po wszystkich. Chyba tekst mi się zmienił. W porównaniu z innymi. I porównaniu przy pierwszej próbie, grając jego osobą. Jego kostką. Pokonamy Panią Losu i wyjdziemy z tych lochów. Zobaczcie, no taki jest plan, nie? Okej, okay, ocalić wszystkich i mamy 24 hapsy, śluzaka z ogrodnikiem w pierwszej kolejności do pokonania. No. Ślub. No tak, błazen ma piłki do żonglowania, ty masz śluzokulę i błazen ma nakręconą piętnę. Więc tak, zostało mi tylko zrobić w ten sposób. 6 obrażeń zdążyłem zadać. Druga piłka do żonglowania nie wypaliła. Błazen może maksymalnie zadać 11 obrażeń. Jak miałbym... Liczymy, że dwie maksymalne kostki wyjdą. Czyli trójki. Plus... no jak... Plus jakaś tam... Kostka, która tutaj nam zaktywuje nakręcaną pięchę. I wtedy jest 11 obrażeń. Ale jak na razie to... No, 11 obrażeń to w dwóch turach wyszło. 6, 2, 6. W poprzedniej turze zaaplikował nam tylko dwie trucizny. Teraz mamy jej już 5. Nie będziemy mieli jeszcze tego wbrew wszystkiemu, bo tutaj 8 HP trzeba nazbierać. Okej. Okay. I dobra, mamy pierwszą walkę. Ślizaka mieliśmy na... Tak, mieliśmy kiedyś. Chyba kiedyś mieliśmy go w walce na Panią Losu. Slurp, chodź śluzak. Przydasz nam się w drużynie. Jabłuszko za wcześnie, żeby zbierać. I teraz ogrodnika trzeba sklepać. Znowu ty? Będziesz mi deptać pomidory? Wiem, że nie ma tu dość słońca, żeby dojrzały, ale nie o to chodzi. Przepadnij, łachudro. A widzicie, jaki groźny ogrodnik. Łopata. Co wróci? Piąteczka. Dostanę coś więcej? No, mogło nawet wrócić.
Tylko jakbym jedynkę dostał, to miałbym słabą sytuację. Bo jedynka akurat z piątką nie daje 7, tylko 6. Szósteczki dwie. Widać, że dzisiaj to przeciwnicy mają farta. Śluza tylko w pierwszej turze nie trafił możliwości na dwa ruchy maksymalne. Za to tutaj ogrodnik już na dwóch ruchach, znaczy na pierwszym ruchem od razu szóstki dwie trafił. Więc bardzo ciekawie. Cóż, nie pochwalam, ale jeśli naprawdę zamierzasz walczyć z panią losu, to na pewno nie wygrasz. Ale jeśli ci się uda, możesz ją przekonać, żeby wpuściła tu trochę słońca? Może ci pomogę? Nie wiem, jak słońce do lochu ma trafić, ale okej. To jest jakby taka, no... mam do wylecenia tylko błazna. Słońce do lochu raczej nie trafi. No chyba, że jakieś okno się otworzy, ale w lochach nie ma okien. Może to tylko gra, ale no... na logikę słońce w lochu raczej się nie znajdzie. No chyba, żeby tylko po to, żeby kogoś jakby no... wrzucić do lochu i wypuścić. Dobra, dryada i piracik. Może nie z Karaibów, ale piracik. I tak. Mamy czwóreczki. I można zaaplikować już sobie ten. Wbrew wszystkiemu. No spróbujmy. O, trochę nie wyszło. Okej, mogę zrobić tak. I kogoś wybrać, aby być... no śluzak to na kijek mi. Bo akurat ona jest odporna na truciznę, więc mogę cię osłabić. 11 obrażeń w inny sposób zadane. Liczyłem, że jakieś dwójki wpadną mnie, ale tak to... 16 HP teraz musimy zebrać, żeby mieć następne 4 kostki. Okej, osłab. Zostaje mi jedno. Błaznem poatakować. Następna tura będzie zwycięska, chyba że nie... chociaż nie, nieważne co trafię, zawsze mogę dwoma kostkami, znaczy dwoma postaciami zagrać. Błazen zada 5 i ktoś tam jeszcze będzie mógł ją dobić. A nawet mogę zrobić tak. Oraz niech ogrodnik się jeszcze przyda. Ogrodnik, czwóreczka, koniec. Miło było, dryada. Witamy w naszym składzie. Piracik. Piracik nasz. Jak tam, piraciku? Co u ciebie słychać? Ja mam dla ciebie dwójkę jedną. I co, piąteczkę ci już wstrzelić? Jest jakaś lepsza opcja oprócz 5? No nie ma. Więcej niż 5 to ja nie zadam. O, piracki hak. Pirata w ogóle mieliśmy w tej... mieliśmy raz. Ale on chyba do pani losu nie dotarł. Gdzieś chyba wcześniej został pokonany wtedy. No z tymi kostkami jest tak, nie? Jeżeli teraz mnie ogłuszy... Nie jest w stanie. Maksymalnie 11. Nie, przy dwóch kostkach to maksymalnie 6 może zadać. Albo 9. Jak mu wejdzie piątka, czwórka, to może 9 zadać. I co z tą piątką, czwórką? To ja zrobię tak. Pójdziemy do dryady, bo ona jednak umie się leczyć, żeby błazen tak nie obrywał. Dokładnie tak. Błazen miałby 4 HP, ona ma 6 i jest w stanie się wyleczyć. No, jakby miała jeszcze kostki do leczenia. I trochę tak niefajnie, bo... poczekajcie, mogę zrobić tutaj tak.
No i w sumie, jeżeli wyjdzie dobra kostka... Nie, inaczej, jak wyjdzie za niska, to jeszcze mogę ją przerzucić. Jak wyjdzie... Dokładnie. Mamy idealnie. To nie musiałem robić tego... tej umiejętności z kostkami. Żeby szukać szóstkę. Nie musiałem tego robić. Nie musiałem szósteczki szukać. Błazenku nasz, jesteś dla nas zbyt ważny, żeby mieć u ciebie mało życia. Okej. Okay. Błazen kontra odkurzacz oraz nasz ogniomistrz. Ogniomistrza zrobimy później, bo jednak on nigdzie nie prowadzi. Natomiast odkurzacz odblokowuje nam jabłuszko, które raczej zjemy po ogniomistrzu. No i możliwość na ulepszenie naszych możliwości, tak? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, okay, mamy dwójki jakieś. I teraz możemy zrobić tak. To idzie do naszej driady. No bo chcę z driady zagrać, pod warunkiem, że przeżyjemy. Chociaż może nie driada. Ktoś lepszy jest? Pirat. A pirat co może? Pirata mogę zrobić ogień plus piracki hak. Piracki hak mogę zagrać czwórką, trójką. Potem ten drugi skill mogę zagrać szóstką, trójką lub szóstką i dwójką. Dobra, to będzie lepsza opcja, przynajmniej driada będzie mogła jeszcze trochę pożyć. Więc jednak tu zostają te kosteczki obliczone, więc jedziemy do pirata. Okej. Okay. Kosteczka przygotowana, atakujemy. No i zobaczcie, jak dużo obrażeń zadałem w sumie, więc pirat lepiej zagrał. O, nie miał może maksymalnych obrażeń dla nas, bo tylko 7, a maksymalnie może 10 zadać. No ale nie musi przynajmniej driada obrywać. Driada nie musi obrywać, nawet jakby się wyleczyła, no to po co ją narażać? Co to jest? Cokolwiek to było. I teraz nie wiem. Co to jest za kostka, którą właśnie ja mam? Czy to pasuje? Nie pasuje. Szczerze mówiąc, miałem taką... Zastanawiałem się, czy to nie będzie piątka. To nie była... To była akurat piątka, nie? Ale nie spróbowałem jakby u kogoś, kto 5 obrażeń może zadać. Dobra, może u driady damy radę kogoś się wyleczyć, co? Okej, tura więcej zagrana. Okej, dawać szóstkę. Szóstkę. No okej, nie ma szóstki. Więc jedziemy po prostu piątką. Okej, to tura więcej zagrana. Jabłuszko, mamy kogo wyleczyć? 7 HP, 8. 8, to nie trzeba leczyć. Idziemy do Neda. Ned ma dla nas taką informację. Będziecie się mierzyć z panią losu wszyscy razem? Ha, 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 ha. O, masz, weź to. Może ci się przyda? Oczywiście, że się przyda. Trzecia kostka. Nie dziwię się, że się dołączyliście. Warunki pracy są ostatnio skandaliczne. Może mała rewolucja? No na pewno kosteczka się przyda, bo ja mam... ograniczone możliwości przy dwóch kostkach, przy trzech możemy lepiej zagrać, nie? Tutaj mamy trójkę, no i się kończą na tym nasze możliwości i zrobimy tak. Odkurzacza mogłem wziąć, ale dobra, driada. Może nie zginiesz, co? Okej, nie zginie, bo ma tylko 6, ten, 6 w nią. To, że ją wyleczyłem, to ją ratuje.
Okej, dwójkę spaliło. Dobra, weźmy te kostki, nie pasują akurat do tego. Czyli tak, tu idziemy do pirata z tym, to jest 8 obrażeń, to jest 10. A tutaj mogę zostawić trójkę w sumie. Chociaż jakbym chciał ten zrobić strzał, to i tak nie wygrywam. To może inaczej, pójdziemy do odkurzacza, aby no, nie tracić życia za dużo. Tutaj zostawimy jakieś kostki. Czwórka tam, czwórka tu. Dobra, tutaj damy te dwójki, jak się może jeszcze trucizna do czegoś przyda. Tak, no. U niego zadamy takie obrażenia. U tego, u pirata też byśmy takie obrażenia zadali. Nie wykorzystamy, no może 6 więcej tym strzałem, ale no, przynajmniej nie tracimy życia u kogoś ważniejszego. Albo kogoś, kto się nie może wyleczyć, bo pirat to by chyba zginął, bo masz 7 HP, więc bardzo dobrze zagramy tym razem. Okej. I patrzcie to, mogę zrobić w ten sposób. Jedynka tu. Chociaż nie. No myślałem o tym, żeby dryadę wyleczyć, ale ją to zabije, więc muszę ogrodnikiem zagrać. Akurat ogrodnik mógł zadać 6 obrażeń i cię pokonać. Posłuchaj, wiem, że jesteśmy wrogami, ale zawsze podziwiałem twoją wolę walki. Mogę cię prosić o przysługę? Jeśli spotkasz bałwana, możesz mu przekazać wiadomość? A zresztą, nieważne. Idę z tobą, a co? I bardzo dobrze, że mamy już kolejnego do naszego zespołu. Kolejnego człowieka, wojownika, będzie miał kto pojedynki prowadzić. Nie straciłem życia łazna tym razem, więc mogę wyleczyć. Odkurzacz sam się wyleczy. Dryadę może nie będziemy tykać. Nieważne kogo trafię, a dobra. I pirata leczymy, żeby może móc go jeszcze jakoś wykorzystać. Dryada się może wyleczyć. Więc nie będziemy używać dryady, no chyba, że na koniec walki. I tak, czarnoksiężnika jeszcze nie mieliśmy w sumie. Nie mieliśmy jeszcze akcji z czarnoksiężnikiem podczas tego pokonywania. No. Podczas walki z panią losu. Bardzo. Nie no, był. Był w sumie. Dobra, był. I robimy tak, jedyneczka tu. Oczywiście idziemy do ciebie, bo ty jesteś bardzo przydatną osobnikiem. No i mamy dwie ślepe kostki u ciebie. Ty masz dwie ślepe. Co to jest? Truja. To nawet wszystko będzie wykończył. No i masz. Dwie kostki ślep trafiło. Dobra, to jedziemy. Co ja mogę zrobić z tymi szóstkami? Kto może je wykorzystać? Ogniomistrz. Niestety takie zmienianie postaci właśnie prowadzi do obijania naszych osób. Ale taka jest walka, nie? Nie da się wszystkiego przeżyć. Okej, szóstka i czwórka osoby te podpalone. Szóstka i jedynka pójdą w ruch. 7 HP stracimy. Ale on ma dużo HP. Jeszcze ma 9. Okej, 2 mniej, 7. Mógłbym wygrać to. Tylko muszę iść do pirata.
piąteczka i tu idealnie 6 obrażeń. Okej, okay. On tylko mógł wygrać, reszta no chyba nie mogła. Okej, okay, weźmy kogoś, wyleczmy. Wyleczmy naszą dryadę, aby mógł z niej korzystać. Następnym razem się ulepszy, uleczy ogniomistrza. No właśnie, on jest podatny na ogień, no to... Warto jest mieć na ognistych przeciwników coś takiego jak... No ogień. Ogniomistrz ma ogień. Dobra, jedziemy tutaj piąteczka i nie używam tego. Czarnoksiężnik. A właśnie, pirat. Okej, okay, pirat pasuje. Ogień. I chyba nie zginiesz jak... Dobra, ogniomistrz by zginął w sumie. Nie, nie zginąłby. Dobra, pirata użyłem. I co teraz? 12 mogę zadać z ostrzału. Jest to dobry pomysł, więc ja z tego korzystam. A co z tą dwójką? Mogę zrobić... o, błazna. Okej. Okay. Zada maksa, co? Nie. Się uleczy. Okej. Okay. Jakby zadał 9, to tam mógłby zadać 4. Dobra. To jedziemy do odkurzacza i mogę 3 w sumie zaatakować, bo nie leczy chyba. Jak to? 4... Nie, wyleczycie... Tak, bo leczy tylko tyle HP, ile ma przeciwnik, więc jak zadałem obrażenia 4, to nie dostałem tego 9, nie dostałem 4 HP, tylko 3. Bo tylko miał 3 HP w swojej... No, u siebie. Wyjaśnijmy to sobie. Chcesz opuścić lochy i masz sługi do pomocy. Może wam się to przydać. Dzięki wielkie, Val. Miło było cię spotkać. Po raz ostatni nadajesz kostkę. Już nie będę się tutaj pokazywał, nie będę już z panią losu walczył, ostatnią próbę robimy. Tylko nikomu nie mówcie, że dostaliście to bez wymiany. No właśnie. No właśnie, trzeba to utrzymać w tajemnicy, że ona to nam za darmo dała. Bo normalnie to się kupuje, a tutaj za darmo. I tak, ogniomistrz, 9 hapsów. Błazen gdzieś 12, 14 nawet. Dobra, to błazna się może teraz spróbujemy trochę go nie używać. Ulepszymy ogniomistrza i może on nam pomoże. O, jakby co, to tutaj możemy już błazna wyleczyć. O, mamy, mieliśmy 3 jabłka, mamy 2. Jedziemy na ciebie. Jedziemy na bossa, a potem kowboja sklepiemy. I tak. 3 wróci? Nie. Jest 2. Dobra. Ja tutaj mogę coś załadować. I oczywiście potem pójdziemy do naszego pikniaka, bo on jest nowy i ma dobre ataki. Możemy u niego 15 obrażeń zadać. Więc jeszcze 20 HP możemy mu zabrać, nie? Więc tak, to jest do tego naszego wikliniaka, kostka 6. Potem są te kostki do tego, tej umiejętności za 12, tak, bo to łącznie 13 daje, więc ok. I tutaj mamy te kostki, które po prostu zużywam tu, żeby 5 obrażeń zadać. Chyba, że inne mogę zrobić. Tutaj 10.
Tutaj 10, ale z trucizną. O, a ty? 11. No ale weźmy wikiniaka, bo już na niego postawiłem, więc jedziemy. Dobra, dobrze zaplanowana tura, teraz twoja kolej, Audrey. Jedynki nie użyję, bo po co, skoro ma piątkę i dwie piątki i czwórkę. W ten sposób lepiej zagrała Audrey. Okej, nie użyłem dzisiaj jeszcze naszego tego księżycowego. Księżycowy? Nie. Księżnika. Czarnoksiężnika, tak? O, aż zapomniałem jego imienia. Czarnoksiężnik to jest. Czy nie zabije mi odkurzacza, jak go wezmę? Spróbujemy. Najwyżej się oberwie. No nie wiem, co tam są za ślepaki, ale na pewno nie zabiję. Okej, okay. No nie mógł zabić. Jak już miał dwie nieparzyste, no mógł mieć tam dwie szóstki w sumie. Ale nie ma dwóch szóstek. Chwila, miał dwie szóstki. Miał dwie szóstki. Nie? Nie. Nie miał dwóch szóstek. Bo zadał mi 6 obrażeń, miałem 11. Czyli miał dwójkę przy poprzedniej kostce. Dobra, miał dwójkę i szóstkę. To były te ślepe. Więc nie mógł zabić. I bardzo dobrze. Wbrew wszystkiemu? Jedziemy z tymi tyle. Dawaj tu, lecz się. Gdzie mogę zadać 26? Nie mogę nikim chyba. Okej, okay, wikiniak raczej nie zginie. Okej, okay, dwie kostki. 11 hapsów. Nie zadasz tyle. Zadasz tyle, zadasz mniej. Okej, teraz cię auto trzeba wykończyć. I kogoś sobie wyleczyć. Wikliniaka może nie. Wyleczymy sobie. Chociaż nie, w sumie dobra, wyleczę ciebie, bo... Mogę dryady wyleczyć jeszcze lub odkurzacza. Odkurzacz 2 HP. Opłacalna wymiana. 2 plus wykończenie się. Okej. I tutaj wyleczyłem wikliniaka o 1, tutaj o 2 odkurzacza. I mamy naszą Audrey w zespole. Pasuje nam to. Dobra, wikliniaka się uleczy. Mamy jeszcze jedno jabłko w pokoju, się je zje. I już jestem w stanie powiedzieć, że wszyscy nam przeżyją do walki z naszą panią losu. Bardzo dobrze. Finałowa potyczka i wszyscy przeżyją, a na pani losu już pewnie poginą. Trójki poużywane i pożonglowane. Sześciostrzałek nasz i ten urok. Zrobimy tak, piąteczka tu i zrobimy atak w końcu kimś, kto nie zrobił ataku przez całą grę. Ty. Jaka... O, podpalenie. Bardzo dobrze, 20 życia jeszcze masz. I nie zrobisz nawet tych szóstek. Po prostu sobie zgasiłeś życie i tyle. Czarnoksiężnik z krainy Oz. I tak. Czwóreczka. Ślepa. Kostka. Ślepe dwie kostki. Ktoś może cię rozwalić?
Mogę rozwalić błaznem. Tylko muszę mieć szczęście. Szóstka. Trudno. Próbowałem. 18 HP, nie wiem czy mi zabierze czy nie. O! Miał jedynkę, a miał piątkę obok. Miał piątkę obok, użył jedynki, znaczy ślepiej kostki, która... ta ślepa kostka się okazała jedynką. Dobra, mogę wykończyć cię. Kogo sobie uleczyć? Dryadę sobie uleczymy do maksa i tyle. Okej. Okay. Mamy kowboja w zespole. Mam już wszystkich. Teraz trzeba uleczyć. Błazna raczej uleczymy, nie? No, reszta nie jest aż tak ważna. Błazen. Leczymy błazna, bo bez niego gra jest skończona, nie? Okej. Okay. Ostatnia potyczka z naszą panią losu. Mamy komplet naszych wojowników. 10 osób w ogóle się pokonuje przez całą grę, a 11 osobą jest nasza kostka. 200 hapsów i długa walka oczywiście. Nie mam ochoty tego czytać, bo już to czytaliśmy. Jak najszybciej to przyspieszamy. I walczymy z panią losu. Nie wiem, czy nie za głośno. Okej, okay, spróbowałem trochę ściszyć. I tak, wbrew wszystkiemu trzeba użyć. I jak to wygląda? Ognisty dostaje tylko jedno. Ognistym jest jeden człowiek. Jeden wojownik. Okej. Okay. Więc tutaj zostawiamy czwórki. Się okazuje, że mam za dużo kostek. Ktoś jest jeszcze jest... Ognisty? Nie. Dobra. Odpauzujemy i atakujemy. Ogniomistrz jest ognisty, więc on dostanie jedynkę. Zawsze mogę w sumie sobie pozwolić przywalić więcej, żeby to wbrew wszystkiemu sobie naładować je w jednej turze. Parzy z tej kostki nie mam ani jednej. Teraz mamy noszącym zwierzętom, noszącym czapki. No to idealnie wybraliście, powiem wam. Bo cowboy raz, że ma czapkę, raz, dwa, że jest wieszakiem i czy idealnie 10 oczek mamy. Idealnie mamy teraz możliwość zadania 12 obrażeń. Więc bardzo ładna tura numer 2. Okej, okay, noszący czapkę. Jest zwierzakiem kot. Pasuje. Dwa HP stracone. Zielony potwór, trując potwór pierwszego poziomu i trując ten, no, ostatnio ta, no, trujący. Mamy naszego śluzaka, którego ani razu nie wykorzystałem. Trucizny dzisiaj nie użyłem, też nie, nikomu nie nałożyłem. Tutaj będzie dobrze zagrać w ten sposób. No i śluzak. Śluzak, dla ciebie jest jeszcze jedna kostka. Gdy jadą, bym nie mógł zagrać, bo ona by... nie zaliczyła
ten karty numer 2, czyli nie byłaby z poziomu pierwszego. Jesteś zielony? Oczywiście, że jesteś. Jesteś pierwszego poziomu? Bez zwątpienia. Trujesz? Po dwie trucizny z ataku. Zgadza się. Jedynki i piątka. I znowu nie są to parzyste liczby. Wydać rozkaz. Dobra. Spróbujemy się twoim rozkazom podporządkować, pani losu. Najpierw to ja potrzebowałbym jakiś atak zrobić. Ale kogo mam wziąć? W tej turze nie zrobię za wiele tymi jedynkami, więc po prostu sobie wybiorę dryadę. Przynajmniej tu się jedynki nie zmarnują. Mogę też wziąć pirata, tam by też się nie zmarnowały. No, rozkaz. Koło fortuny. Nie podobają wam się moje zasady, no to pek. Bo czas na więcej. Więcej zasad dla wszystkich. Nie używać czwórek i wyższych. To mnie żeś trochę zablokowała, bo mam jedną jedynkę. Co tam mamy? O, pełne zdrowie. Jedynkę mogę użyć u kogo? Dobra, Wikliniak, u ciebie tą jedynkę się użyje. Święty miecz, róg obfitości. No masz, nie skracać odliczeń, bo będą wszystkie ślepe. Okej. Trzeba Audrey zagrać. Masz tarczę. Nie miałem skracać odliczeń, ale... Skróciłem. I teraz tylko... No może i mamy ślepe kostki, ale mi tylko poraża wszystko, a nie zadaje obrażeń. Ślepe kostki da się znieść. Mam tylko 4 ślepe. Nie używać czwórek i wyższych. Tego niestety nie wiem, co jest czym. Jakby co, to tylko się wyleczy, więc... Nie będzie problemu. O! A, okej. Okay. Zrób ataki. Się wyleczyłaś, ale... Leczenie jej to... Niewiele zmienia. Teraz to nam załaduje atak. Tylko czy mogę go użyć? Jakby nie miał zakaz używania parzystych kostek? Okej, nie skracać odliczeń. Jakbym miał zakaz używania parzystych kostek, no to byłoby słabo. I nie miałbym po co używać tamtego skilla. Dobra, jedziemy u ciebie. Raz. Dwa. Nie sprawdziłem, jakie masz ataki. Okej. Trochę cię poatakowałem, więc szybko odbiłem ci. Straciłem ci 10 życia, które miałaś. Wyleczone. 6 życia zostało. Nie używać piątek. Się robi. O! Ma ktoś tarczę? Kto ma tarczę? Nikt nie ma tarczy. Więc kogoś stracę. Nikt nie ma tarczy. Może jednak ktoś ma? Nie, nikt nie ma. Chociaż nie.
jak zrobię tu tobą atak, to nie stracę wojownika. Bo 3 razy 6 daje 18, a on ma jeszcze 20 życia. Więc przy okazji mamy naładowane wbrew wszystkiemu i wszystkich jeszcze wojowników całych. Nie używać tych, ok. No to ok, kara jest dosyć groźna. Jakie masz teraz? O. Kto nie ma tego symbolu? Ty, Audry, nie masz symbolu tego. Dryada ma truciznę bez tego. Ogniomistrz. Ogień u wikiniaka. Dobra, jedziemy, Audry. Tak, to jest ten inny symbol. Nie z tym mieczykiem, więc mogłem tego użyć. Już w sumie jakbym użył tym trójki u tego czarnoksiężnika, straciłbym tylko jedno HP. Ona ma furię, jak zaatakuje trójką. Okej, okay, podwójne zdrowie, znaczy podwójne obrażenia przy pełnym zdrowiu. To jest parzysta, więc tylko trójki nie mogę użyć i bardzo dobrze. Reszta to tylko parzyste. Ładne ataki, 18 życia w jednej turze. Jeszcze jedna 18 ci mogę sprzedać? Nie. Jeszcze raz. Aha, dobra, pełne zdrowie. Ogrodnika nie. Nie chcę się nikogo tracić, bo przyjdzie na to później czas. No to cowboy. Nieważne kogo bym wziął, zadałbym tylko 6 obrażeń. U ciebie jeszcze mogę gdzieś te dwójki wpakować i mieć z tego potem korzyści. No i trzecia sprawa. Ma dużo życia. Szósteczkę, no i dwie szósteczki tam, żeby mieć błogosławieństwo. Jakie masz? Redukcję. W sumie lepsza jest tarcza niż redukcja, ale okej. Nie używać tego, dobra, spoko. Jakie masz te... O, redukuję do jednego. W sumie jak sobie to naładuję, to mogę więcej zrobić, nie? Hahaha. Chociaż w sumie nie wiem, czy to było opłacalne, jak ma redukcję. Dobra. Ale już teraz kara nie ma... Znaczy, mogę ją zignorować. I co teraz? Ogrodnik. Zrobię jeden atak, ale kostki w sumie się zmarnują. Dobra. O połowę tylko obniża. Osłabienie weszło i trochę nam pomoże. W sumie te 4 kostki się zmarnowały, ale to... A to się zauważa po czasie. No popatrz, wciąż żyjesz. Wiem, jak ciężko jest dotrzeć aż tutaj, szkoda byłoby teraz skończyć. A nie, czekaj, jednak nie. Tak naprawdę to powinno się stać już dawno, ale uwielbiam tą chwilę. Lubisz tą chwilę. To ja cię jeszcze raz osłabię.
i jedziemy odkurzaczem. Jaki był tutaj... Aha, okej, okay, dobra, połowa mniej obrażeń, więc jeszcze ty żyjesz. Dzięki temu, że go wyleczyłem, ma jeszcze życie. Jedno ostatnie życie. Nie ma już rozkazów. Ale są teraz ostre ataki. I teraz już kogoś stracę. Z kim się już pożegnać? Pożegnamy się z ogrodnikiem, miło było. Jeśli życia nie dałbym rady, nikt nie ma 30 życia. Nikt nie ma 30 życia. Chyba przy osłabieniu nie zmniejsza się to. Okej. Okay. Jak zginął ogrodnik, to... Kogo teraz... chcielibyśmy użyć? Dobra, cowboy. Okej. Okay. Albury możemy potem wziąć. Tylko tutaj trzeba jakoś te kostki użyć ładnie. Szósteczka tu. Do Audry idzie. Piątki tam nie użyję, więc mogę tu. Okej, okay, źle użyłem. Ale dobra, dwójkę jeszcze się tam wykorzysta. Teraz już trzeba przejść do Audry, bo inaczej nie odpalę. Okej. Okay. W sumie nawet trójki bym to nie użył, nie? Ale dwójki jeszcze mogę użyć. 20 życia jeszcze masz. Ile to tam daje? 12, okej. Okay. Po osłabieniu 12. Osłabienie jest mocne na nią. Szczególnie przy tych skillach. Takich mocnych. 20 życia jeszcze, nie? Okej, okay, kogo stracić teraz? Ty niestety nie możesz. Jeszcze czekajcie, cowboy chyba u ciebie... Nie. Myślałem, że mam u ciebie możliwość zrobienia szóstek, więc... Szóstki. Nie. Więc cowboyu mój, odchodzisz. Miło było, ale teraz na ciebie przyszła pora. Następny, który nam odparł, padł na cowboya. 20. W porządku. Naładuje nam ten skillek nasz. No i wikliniak. Zobaczcie, jak ładnie wyszło. I kto ma cię wykończyć? Oczywiście wykańcza błazen. Ostatnia potyczka z Panią Losu właśnie dobiegła końca. Miło było się z nią walczyć. 7 razy ją pokonaliśmy. Każdy miał okazję się z nią zmierzyć. Błazen 2 razy. Uff, dobra. Niesamowite. Łapeczki, komentarze, suby, dzięki za oglądanie. Miło było. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Od następnego już nie będziemy się bić z Panią Losu, tylko tryby trudne. Będziemy wszędzie przechodzić, tak długo aż je wszystkie przejdziemy, oraz inne wyzwania, które są w grze, aby mieć 100%. Taki jest plan. Ok, tutaj teraz konfetti, mrugają światła, ona jest szczęśliwa, nie porzucaj przyjaciół, odłóż
na drugi plan, odłożyłeś na drugi plan wszelkie animozje ze sługami i tak dalej. Nie będziemy tego czytać, nie? Tak jak to było przy innych podejściach u Pani Losu. Jak literki przelecą, to odcinek wyłączam. Ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Wyciszam się teraz i już tego nie będę komentował. Cześć!